niech będzie po rumburaku. Kurwa, szowel, gówno tym przerzuca, a ten piwo otwiera. Lodowareczka. Sprawdzimy dzisiaj ogniwa. Zostawimy to samemu sobie. Niech to się trochę tam porobi wszystko. 1 amper. Grubo. Damy mu 300, żeby nie spalić ci chaty. Odświeżanie. No to tak. Mamy tutaj akumulatorki. Jakiś pakiet z jakiegoś większego źródełka. Generalnie mamy też lodowareczkę. Prawie volt. No było 0. Czyli odświeża faktycznie. Proszę nie jęczeć. Zobacz pan, jaka to kurwa dobra robota. O, panie. No naprawdę. Ale patrz. No trzyma się. Trzyma. To po co to robić, skoro to się trzyma? No właśnie też się zastanawiam, czy to wymieniać w ogóle. To jest cybant od kranu. Dobrze się trzyma. No. Nie majtaj po upierdoli, bo to widzisz, że wszystko jest skolodowane w chuj. No powiedzmy, trochę to poskrobane z tego, co widzę. Nie ma lipy aż takiej. Tu jesteś się dumny z tego. Co, a żeby nie latał? Dwie tyty na krzyż. Druciarstwo. Patrzcie, robi się tak. Albo po Bożemu, jak szkoła przykazała, albo drutuje. O, ja wiem, co zrobię. To będzie zawsze pod ręką. To będzie bardzo dobra robota. Zawsze z masą najwyżej. Bądź sobie operatorem, oświetleniowcem i rybą. Tak. Po chuj nie z tej strony. O! Założył? Założył. No i elegancko. Jest kurwa. Dobra, to przykręcę, żeby nie spierdoliło. I na YouTube'a. Że założył klemę. Jeszcze do chleba. Ale będzie fajnie dzwonić w czasie jazdy. O, to jest od ABS-u, boszowskie. I to się zjebało. No. A może zasilanie się tylko spieprzyło? Nie wiadomo. Może bezpiecznik się spieprzył? Nie wiadomo, zobacz, nasi tu byli. Rzeczywiście. Pierwsza kwestia, sprawdzaj bezpiecznik. To jest taka dobra zasada, bo bywały przypadki nawet na YouTubach. Gość rozebrał pół auta, okazało się, że to głupi bezpiecznik. Ale sy, kurwa, na myjnie wszedł. To teraz następny temat, to te oto rumaki. Mamy tutaj wigry. Wigry, chuj, ciężkie. Łańcuch jest smarowany, to trzeba przyznać. Jest to podstawa. Światełka świecą. A, jeszcze skończyliśmy. Znaczy generalnie ten rower jeździ i wszystko, nie? Tutaj co jest do zmiany? Jeździ, skręca, hamuje. Opony. Opony są trochę w kiepskim stanie. To jest przód. Przód jest tragiczny. Z tyłu jest trochę lepiej. Zamieniłem tył z przodem, co nie? Jest jeszcze trochę bieżnika. Opona chyba jest oryginalna, chociaż nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. Tym to się zajmiemy kiedy indziej, bo to jest też ciekawy biznes. Tutaj czeka od chyba pół roku do naprawy, nawet i dłużej. Półtorej, nie? Ty, co to jest? Opona spadła. O kurwa, ona spadła. Tak. O, ale twardy. Coś tu jebie. Ten kebab chyba. Jakby z nim ciałem. To może być ciało tego kebaba. Gdzie z tyłem tak naprawdę? Zmieniamy kuponkę. Powietrze spuszczone. Dębica. Ta dębka jest fest. Made in Poland. O kurna. O kurna. Jakie opory. Trzeba będzie chyba zajrzeć do środka. Bardzo ciężko chodzi. A ten rower, z tego co pamiętam, miał dość duże opory. Będzie trzeba się tym po prostu zająć i tyle. Dętkę, zanim się włoży, powinno się troszeczkę napompować. Więcej pary! No mówię, nie odsuwaj się, kurwa! Brudne to wszystko, gryne, smażył, pieprzone. Zaniedbany rower, zapuścił się jak twój kot. No, z pasu. No, te fałdy jak biega, to no jak biega, to faktycznie, te tłuszczo tak lata na boki. Jest uchwycone nawet na zwalnionym tempie, o teraz. Ale wiesz co, zmienia fakt, że ona jest bardzo zwinna i bardzo zżwana. Nie, to nie wina kota, tylko grawitacji. Żeby lat. O Jezu, ale te opony są w marnym stanie. Wszystko przez to, że nie masz tutaj żadnej łyżki. Kurwa. Ta opona. Nie wzywaj komuta nadaremna. Za dużo przetkinasz, kurwa.
Kurwa, nie, naprawdę, wiesz co, zamówimy WD-40. Bania, bo to jest pierdolenie, a nie robota. Gówno wjechałem, tak, rękami, a co tam, żyjesz, nie umierasz, świat i ludzie. Ach, coś, pies to trącał. Kot patrzył i małe kotki też. Myk, myk, myk. No i jak to tu? Jako się nazywało? Frydel. Frydel. Między innymi występował w kalibrze 200 V. Już łapę mam. To myli jego Jonesa. I łapę jedną mam, a druga jest jeszcze lepsza. Trzecia bardzo piękna jest. No bo jak to myli Jones rzuca granata, to zawsze krzyczy: no i uważaj! Tam rzuciłem, żeby nie zabić nikogo. Kurwa, nikt nie dostanie takich kinematografii. A to jest, kurwa, najwyższy poziom, a nie jakiś, kurwa, nie wiem, 360 pierdyliard nawet. Nie znam, nie tam. Jest nawet jakiś film, że się baby tym jarają. 50 tyli, bardzo gejo. Gejo? No. A no to wiesz, nie, to dla nich zajebanych sami, które w domu tam, one by chciały w łóżku, nie wiadomo czego, facet nie tylko wiesz. Zatka, dziną i tyle. Ale sobie myślał, kurwa. A jakby to tak znalazł, nie wiem, z Pejcza, czy tak. Miejsce kobiety jest tam, gdzie gazu, w kuchni. Zaraz to zapalnij, czeka kobiety do pisaru. Ale nie ma liczby. Pierdolona, trzyma to chujo zajebany. Ale ja się to wybiorę. Kurwa, no będzie się świeci jak psy. Tylko nie po oponie. Wiem, że nie po oponie. Nie tam, kurwa. Dobra. Nie denerwuj się. To jest tak ładne, że jak wyjeżdżało z tej, z fabryki, to nawet wtedy to było brzydkie, a teraz to jest tyle tak ładne, że... Trzeba się niestety nakręczyć w tym hachu. Taka siła, że aż w łęcy klekocze jak i jaja. Muszę wyciszyć, bo zaraz ten sprawa autorki złapią. Do tyłu. Opony wymienione. Elegancko. Troszeczkę poczyszczone. Tutaj moja mordeczka fajnie przejechała obręcz, była naprawdę mega zarydzywiała. Piasta jest fajnie nasmarowana, kółko się kręci. Dobra, kręci się koło, klasne. Patrzcie, przestało się kręcić. Jeśli zakładacie łańcuch do swoich jubilatów, pamiętajcie o tym, żeby on był w miarę napięty. Jubilat jeździ. Peugeot działa. Dobry dzień, ja bym się jeszcze kurwa tylko uczył. To by było zajebiście, ale chuj, nie uczę się.